Cześć, cześć, kochani widzowie, to ja, Miss Ani, dzisiaj sobie zrecenzujemy zestaw LEGO Ninjago Movie, zestaw z filmu. Numer zestawu to 70611, no i tytuł tego zestawu to jest Narwnik Mechni. No i tutaj jest aż 4 minifigurki, mamy takie. Shark Army Tanch, Puffer, Nia i Kai. No jak widzimy tu na przednim pudełku, tutaj w górnym rogu mamy Lloyda, naszego ukochanego. Mamy tutaj naszych generałów, oczywiście Garmadona, armii Garmadona, którzy próbują tutaj zaatakować, ale przybywa Narwnik Nii, się Mechni. No i tutaj jak widzimy, no to Nia tu szczela w jedne krwi, tutaj traci on swoją broń rybią. I czapka spada, no i Kai z góry, jak widzimy, chce pomóc swojej siostrze. I tutaj jest model Does Not Float, to znaczy, widzowie, bardzo wytłumaczono, że ten mech nie pływa. Że nie możemy wkładać, bo w filmie oczywiście ten mech jakby się unosił na wodzie. Aha, tutaj nie, widzowie, tutaj mech się nasz nie unosi na prawdziwej wodzie, to mogę zaprzeć. No i pokażę wam oczywiście tył. Już widzicie, bo ja mam złożony dawno temu. No i tak wygląda tył. Mam tu pokazane funkcje zestawu. Jak to wygląda, no i widzimy, Nia już tu pomaga. Kai się zajmuje jednym przeciwnikiem, Nia drugim. No i pokazane tu są funkcje naszego oczywiście mecha. Co może potrafić. Tutaj widzimy, jak Kai i Nia pokonali naszych generałów. Co tu jeszcze może robić? No i widzowie, ile on mierzy. Już wam, widzowie, kochani, mówię. On ma aż 18 cm wysokości. No i tam jeszcze taka 7 inów. Nie wiem, co to, widzowie, znaczy, ale nie wiem. W sumie jak ma 18 cm. I to chyba wszystko z pudełka. To chciałam wam pokazać. To już sobie pudełko odłożę. Aha, no i przejdziemy do instrukcji. Tutaj, widzowie, od tego mecha tyle miałam wtedy dodatkowych elementów. Mogę wam pokazać, tu jest miecz, maska, takie różne drobiazgi. No i oczywiście katalog, bardziej instrukcja. Dobrym ten. No i to wszystko po kolei, jak się go składało, naklejało naklejki. No i chyba, nie wiem, czy z tyłu jakieś są zawsze było, o, no tak, tu mamy Legoland, o Legolandzie tutaj, że jest gra Lego Ninjago. A, no i tu są pokazane, widzowie, zestawy, to już wam pokażę, poszasunę na razie naszego mecha z boku, żeby wam pokazać, jakie są jeszcze zestawy były. No nie wiem, czy chyba są nadal, widzowie, dostępne, no ale oczywiście drożej, bo to już dawno temu po filmie. No i mamy tu wszystkie zestawy. Ja mam jeszcze niektóre. Tego nie mam. Tych sumień w ogóle nie mam. Oczywiście recenzujemy ten zestaw, bo widzę, tu sobie zaznaczyłam, jakie mam zestawy, to możecie zobaczyć. Mam ten zestaw, który też wam zrecenzuję. Nie mam oczywiście, widzowie, wszystkich mechów i tutaj mam ten zestaw, też, widzowie, posiadam, ale widzowie sobie nie zaznaczyłam. I widzowie ten, oczywiście też będzie, widzowie, zrecenzowany zestaw na kanale. No i tutaj też, że tu gry, tu fajny taki będzie anime plakat, a tu już, widzowie, zakończenie instrukcji. Napiszcie, jaki macie, widzowie, jaki macie zestaw w ogóle z tych. Możecie napisać w komentarzu. No dobra, wszystko, widzowie, z instrukcji działa. To przejdziemy, widzowie, sobie do recenzji naszego narwnika, bardziej mechanii. Dlaczego taka, widzowie, nazwa tego oczywiście mecha? Dlatego, że na początku, jak ja zaczynałam w ogóle recenzję tego pierwszego razu, bo to na starym kanale, to ja myślałam, że mówię, co to za dziwna nazwa, a później zobaczyłam, co to jest. Po prostu to jest taki owad, widzowie, który podnosi się nad wodą. Ja mówię, aha, sobie w głowie, co to znaczy? No dobra,
To najpierw może poczekajcie, najpierw może zaraz go zrecenzujemy. Najpierw zrecenzujemy minifigurki, które posiadamy w tym zestawiku. To już wam widzowie usadzam i wam pokazuję. Niestety tam moje poprzewracały się, ale nic nie szkodzi. Zaczniemy może najpierw od Kaja. W stroju oczywiście filmowym. Maskę ma nie ma pojedynczej, tylko dwuelementową. Strój naprawdę ładny. No jak widzimy, no to z tyłu ma katany, czyli znaczy miecze zwyczajne, który jest gotowy do walki. I mamy tu symbol naszego ognistego ninja, jak widzicie. Pokażę wam oczywiście, tylko będę tak przesuwała, bo szkoda mi widzowie oczywiście ten. No i mamy tak minę niezadowoloną Kaja. A z drugiej strony tu wesołego, jak zwykle, Kaja. Takiego, że już jest gotowy i ten. Bardzo świetna minifigura, naprawdę podobają mi się te górne maski. Z tymi takimi fajnymi złotymi tymi. Ładna minifigurka. To w sumie jest pierwsza zestawu. To już sobie ją postawię. Może bardziej, o, tu będziemy postawiać, sobie będzie bardziej. No i kolejny, drugi minion, który dostajemy tutaj w zestawie, jest nasza ukochana Lia z filmu. Ma większą, bym chciała, broń od Kaja, bo Kaj ma tylko miecze, a Lia ma swoją taką fajną włócznię. Podoba mi się bardzo, widzowie, ten element na końcu, fajnie to wygląda. No i tutaj nie trzeba było nic, widzowie, wkładać żadnych, bo teraz wiecie jak broń, a tutaj po prostu już jest takie zrobione ten, tylko trzeba było ten element dodać. I Lia tutaj dostaje taką, nie wiem, czy sukienkę, bardziej widzowie, taki chyba ten, to z materiału jest. Lia strój też jest taki fajny, taki szary, no i tutaj Lia ma swój znak. Kaj też ma, tylko ma zasłoniętym oczywiście i tu mamy element, czy taki symbol bardziej ninja. No i Lia ma też przepiękną maskę, też tu ma swój symbol. I wam pokażę oczywiście ten. Tutaj Lia jest taka niezadowolona. Bardziej. Widzicie? A tu taka zadowolona, dumna, że nie wiem, pokonała kogoś i naprawdę świetna, świetna ta główka. No i to jest o niej. O, czekajcie, aż jej broń spadła. Muszę jej zwrócić. O, jak zwykle. Czekajcie, muszę naprawić, żeby wam dalej pokazała. Kolejne figurki. Dawno u niej, nie, jak włożę jakieś minifigurki, to później nie wyjmuję tak za bardzo broni, bo... Oj, coś tutaj się nie zgadza. Czekajcie, muszę tutaj ładniej sadzić tą maskę. Okej, okay, już jest... Okej, okay, wszystko. Dobra, wstajamy Lię przy naszym Kaju. No i kolejnego, pokażę kolejną minifigurą, to jest nasz przeciwnik, się generał. I on miał w sumie Shark Army Touch. No to z armii, no w sumie po prostu taki normalny, nie ma jakiejś szczególnej nazwy, po prostu Armia Rekinów. Świetna minifigurka. No i tylko widzowie, najzabawniejsza jest widzowie w tej minifigurze ta broń, bo tutaj mamy jakieś ostre, a tutaj ryby. Bardzo to zabawne, jak sobie użyli. Nie ma oczywiście drugiej twarzy, ma taką czapkę jak złodzieja, no i mamy tutaj jakiś zarost i taką fajną jak u pirata, taką, wiecie, nie wiem, kto się nazywa, bo opaskę, coś takiego, opaskę na tom. To jest kolejna minifigurka. No i ostatnia minifigurka, która mi się chyba najbardziej, w sumie jest oprócz, zamiast tego złoczyńcy, podoba mi się bardziej ona. Z tego względu, że mi się podoba ta góra fajna, bo jest taka bardzo inna niż u niego. I tu mamy taką, to jest ryba, wiecie, taka, ta co ma kolce, nie wiem, jak ona ma na imię.
Tu nie mamy drugiej twarzy. W sumie to zasłania widzowie, ale jak widzicie, no nie cały ten. To mogłaby być nawet druga, takie zaskoczenie, że ninja są. Fajne jest to, że ktoś się w sumie pomyśli o takiej tej. Tu ma taką niby szybkę, że wszystko on widzi. Naprawdę taki bardzo fajny element i tu ma takie oczka. Nie wiadomo, czy to była żywa kiedyś ryba, czy po prostu jest tucza. Nie wiadomo, ale no ten element na głowie no fajnie się tutaj prezentuje. No i to naprawdę tutaj ma jakby, nie wiem, jakąś stację ładowania. Chyba chodzi, żeby mógł pływać pod wodą. No i oczywiście też broni ryba, tylko widzowie taki, nie wiem, powiedziałabym młot czy coś takiego. W sumie nawet niezły pomysł na broń. Wszystkiego prawie można zrobić broń. No i powiecie, która najbardziej mi się w sumie tych figurek podoba? No wszystkie są ładne. Nia fajna, bo ma największą broń ze wszystkich. I te twarze jej też są fajne, bo tutaj ma taką zadowolenie, a tu ma taką, że tak nie za bardzo, że jakby coś ją skwasiło. To jest w sumie fajna. Ten. No i co? Chyba przechodzimy w sumie do szczególnej recenzji. No tylko nie figurek widzowie, tylko naszej mechanii. Jest taki ogromny, że muszę aż podnosić kamerę, żeby wam to pokazać. No i pierwszą funkcją mecha, no to jest poruszanie tymi nóżkami wszystkimi, jak widzicie. W sumie wam pokazuję jedną, ale to wszystkie to samo robią. Wszystkie poruszane, bo mają taką automatykę bardziej ten, że mogą wszystkie poruszać się na szczęście. To moglibyśmy różną stronę, na przykład o. Oj, aż mi się klocek. O, no do tego możemy momentu i możemy, mogę wam pokazać z tyłu, to jest fajny taki element taki. No i wrócimy, żeby tutaj stał mechni. Ma tutaj takie wodne działka. No i to działko może widzowie oczywiście strzelać, ale ja nie wiem jak to zrobię, bo naprawdę strzela to mocno, że później musiałabym szukać, a to jest takie groszki bardziej. W sobie sam mech nie jest ciężki, że naprawdę możecie go prawie na ręce trzymać, bo tylko uważać, żeby nie wypadł. Ale naprawdę jest taki fajny, ale taki prosty i w sumie ten. No i na każdym tu mamy naklejki. Bez naklejek nie ma ani róż. Flagi. Ten. Tutaj też, tutaj nie strzelają jak coś te działy, są takie na ozdobę, ale szkoda, bo mogły być. No i tutaj z tyłu taki fajny, naprawdę taki zbiornik na wodę. Oczywiście tam nie ma, oczywiście, ale mogli na przykład pomyśleć sobie, jak to tworzyli. Mogli tu, że mogą jakieś takie drobinki, te. O, te groszki być tu, że udawać, że tam mają wodę na przykład. To byłoby super pomysł. Ale tak sobie mech jest super. Flagi mamy tutaj. No w sumie nie ma co tutaj zrecenzować za bardzo, bo w sumie funkcję, no to pierwszą ma ten. Aha, no i funkcję kolejną, tu ma jakieś głośniki, jeszcze chciałam powiedzieć, po dwóch stronach, by było słychać ten mech. No i tak, drugą funkcją mecha jest poruszanie się naokoło. I w sumie to jest fajna funkcja, bo na przykład nieważne, na przykład jakby był z tyłu przeciwnik i na przykład nie ja by poczuła, albo na monitorze bym miała, że ten jej jakiś przeciwnik, to siup i ona mogłaby już strzelić. To w sumie jest fajna funkcja tego mecha, że może tak się poruszać. No i oczywiście szybko, oczywiście widzowie, jest zdejmowana. Można ją spokojnie zdejmować i tu ustawić naszą Nię. W sumie nawet możemy ją wziąć i ustawić. W sumie to nie jest widzowie kłopot. Tylko musimy wyjąć oczywiście niej broń, bo ona nie zmieści mi się widzowie w tym. Dobra, ustawiłem ją tak. W sumie nie będzie trzymała tych rączek, ale widzę przynajmniej coś. No i możemy je tu zamykamy. Czekajcie, co, nie możemy się tu zamknąć, czy co? O, zamknęło się. No i mamy je już w mechu. To jest ten, druga funkcja, oczywiście obracanie. No i trzecią, bo ja taką najbardziej
co ciekawe, no to jest strzelanie. Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby nie pogubić oczywiście naszych, nie chcę pogubić tych, to mam widzę jeden pomysł, który chyba może zadziałać. Wezmę pojemnik, który no spróbuję, żeby nie ja strzeliła w ten pojemnik. O, oczywiście, taki będzie łatwiej. Bo nie chcę widzowie pogubić, bo one są takie widzowie malutkie, że naprawdę byście pogubili. I jak to wam pokażę? Zrobię tak widzowie, że wy będziecie widzieć, bo to w sumie bardziej powinno w przód, ale widzowie nie chcę pogubić i sami rozumiecie, że wolę lepiej to... lepiej wolę to... Poczekajcie, musiałam tutaj statyw, bardziej ten. I zrobimy tak, że wy zobaczycie to. Bo nie chcę widzowie gubić tych. Tu nie będziecie widzieli. Ale mogę pokazać, za co oczywiście możemy, żeby to się poruszyło. Za to. To pokręcimy widzowie. I to będzie strzelało. To już wam pokazuje to strzelanie. Czekajcie, mam drobny kłopot, bo tutaj się szybko nie chce. Ten, dobra, już mam. No i oczywiście możecie. No i widzę, że wszystko wyszczelone. Jak widzieliście, to taką siłą wszystkie groszki widzowie wypadły. Szybko mi się tu, nie wiem, pani ja albo je źle psuję, usadziłam, albo nie wiem co. I wszystkie groszki tu wylądowały. I jeszcze jeden jest to, co odbił się i jest to, co wypadł. No i zobaczcie, jakie to jest malutkie, żeby to nie zgubić, że jak będziecie, macie ten mongomecha, to polecam w takim miejscu, żebyście nawet na łóżku na przykład tym się pobawili, bo widzowie, to zobaczcie te groszki ten. I pokażę jak wam ten, tutaj mamy oczywiście pusto, bo za tego, ale wam pokażę z tyłu jak to przebiegało to. Dobra widzowie, ja to nie, chyba nie wiem czy ja wyjmę, bo coś się nie chce trzymać, albo nie ja źle siedzi, bo coś ja nie wiem. Czekajcie, mam pomysł. Dobra, nie ja będzie jakoś tak sobie... Jakoś tam sobie siedzi i pokażę jak to widzowie zrobiłam. Już wam pokazuję. Tutaj widzowie, po co jest ten zbiornik, że nie ma oczywiście widzowie i widzicie tutaj się, widzicie porusza. No i dlatego te groszki, dlatego widzowie tutaj mieliśmy tutaj ten i to wypychało, żeby te groszki wypadły. Jak sami widzieliście. I to jest w sumie ostatnia funkcja tego mecha, bo już nie ma innej funkcji tego mecha. No i jeszcze drugą, że można to poruszać widzowie, ale nie za bardzo. Flagi możemy do góry albo na dół. No i będzie to wszystko, no nogi, no i to poruszanie, które no bardzo, najbardziej chyba z tego lubię. Bo w sumie możemy w każdą stronę w sumie poruszyć. No i to wszystko widzowie podziała z tego mecha, tak? Ale jeszcze wam oczywiście pokażę. Tylko widzowie, oczywiście muszę zwrócić groszki z powrotem na miejsce. To poczekajcie film. Jak coś, to możecie przez ten czas, to będziecie widzieli Kaja, który nie wiem, co on tam robi. O, już mam pierwszy. Przepraszam, że musicie tak widzowie długo czekać. Mogłabym zrobić ten, ale już chyba nic wam się nic nie szkodzi, że chwilę muszę poświęcić widzowie na to, żeby to powkładać na miejsce. Bo to jest... Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy posiadacie jakikolwiek w ogóle zestaw z Lego Movie, czy nie za bardzo. Ja posiadam kilka, nie wszystkie, bo... Nie wszystkie mi tam takie bardzo mi się podobały. Ale możecie sobie napisać w komentarzu, czy jakiś wam zestaw
macie go, czy nie macie go, albo wam się podobał i wtedy wy nie zdążyliście? Napiszcie mi oczywiście w komentarzu. Czekajcie, i ostatni, najtrudniejszy. No, wchodź, mój drogi. Mamy jakiś kłopot, widzowie. Czekajcie. Odstawię już pudełko, bo już mi nie będzie do niczego potrzebna. Byliśmy już ten. Jak coś to nie wtrafi, ale... O, o Jezus. O, nie gadaj. O! No już jakby skończyłam, tylko został jeden, ale najgorszy, bo to jest najgorsze, żeby tu włożyć, bo widzowie to przeszkadza. To widzowie nie szczela, tylko po prostu jest tak na ozdoby, żeby to jakby wyglądało, że nie ma więcej tych działek wodnych. No i widzowie ostatni, ale nie wiem, czy go wsadzę teraz dla was, bo ta recenzja by trwała długo. Ale może mi się jakoś uda. No dobra, widzowie, ja to sobie później chyba włożę, bo teraz mi się, widzowie, nie będę opłacało, żeby to wkładać, bo to już by zajęło ile pół odcinka, żeby włożyła z powrotem klocek. No i co bym działa? To widzowie, wszystko z tego mecha, wszystko wam, widzowie, pokazałam. Bo już wszystko. Co widzowie, ja się chyba będę z wami żegnała. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten w ogóle zestaw, bo mi, ja go oceniam, widzowie, 10 na 10, bo jest prosty, a taki fajny. Nie ma za wiele funkcji, ale jest taki spoko. To ja z wami się, widzowie, żegnam. No to na razie.